Poszło. Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Sonic Generations. I w tym ostatnim momencie, kiedy to kończyliśmy tamten odcinek, pojawiamy się w tym. Mamy przed sobą walkę z Sonikiem, a właściwie z Metal Sonikiem. On się pojawia pierwszy raz w grze Sonic CD. Pierwszy raz Sonic CD. Tak mi się wydaje przynajmniej. Z tego co kojarzę. Uwielbiam naprawdę walki. Akurat z bossami wolę walczyć jako oldschoolowy Sonic. Ale to twórcy rozegrali. Zobaczcie jeszcze w jakiś sposób. Zobaczcie jakie są walki z bossami ogólnie i powiecie mi potem najwyżej w komentarzach co o nich sądzicie. Tak, oczywiście muszą być też te rady i tak dalej. On nie jest trudnym przeciwnikiem, naprawdę bardzo fajnie się z nim walczy. Wystarczy unikać jego ataków i potem zaatakować jego i to jest najprostsze. To jest chyba tylko na środku, używa tego ataku, tak widzicie, nie ma dużego problemu. Kolejne uderzenie darmowe. Ja tutaj popełnię parę błędów, które łatwo można naprawić. Jeden zrobię bardzo głupi, tutaj po prostu, w tym momencie. O. Ten atak jest banalny, wystarczy nie stać w cieniu, tylko po prostu nie mogłem wyhamować wystarczająco szybko. O. Z mojej głupoty, czy też nadwrażliwości użyłem przyspieszenia i potem nie mogłem wystarczająco szybko, powiedzmy, wyhamować. Jak widzicie, macie dużo czasu, żeby trafić tego metalowego Sonika. Z czym nie powinno być problemu tak naprawdę. Ale walka sam sobie jest naprawdę świetna, mi się podoba. Muzyka też jest zresztą fajna, muszę powiedzieć. Taki jazzik troszkę. No. Oh. Tam pod koniec, kiedy on kończy używać swojego ostatniego ataku, wystarczy jeszcze raz potem podskoczyć, przeskoczyć nad nim i możecie naprawdę wykonać całego tego bossa bez odnoszenia żadnych obrażeń, co mi się chyba udało przez przypadek, kiedy pierwszy raz w ogóle z nim walczyłem. I mamy Chaos Emerald. Emerald to jest... szafir? Nie, szafir to jest sapphire. Emerald to jest czajer. Rubin, szafir... kurde. Patrzcie, zapomniałem. Ale wiecie, jak zawsze sobie przypomniałem, próbuję sobie z Diablo przypomnieć, co to jest wszystkie kryształki, jakie były w Diablo. To i nie mogę, a teraz mi to męczy. Tak, otwieramy bramę kluczami. I walczymy. To jest chyba jedyny boss, który niestety walczymy jako Sonic oldschoolowy, ale to jest historia, także ja się troszkę zamknę. Mój telefon też się zamknie. Take a good look at yourself, Sonic. Dr. Eggman! It's the last look you'll get before I close your eyes forever. Another Sonic? What? Wait a second! I przy tych lustrach też był fajny żarcik a propos tego, że oldschoolowy Sonic ma taki fajny brzuszek i ten Sonic patrzy na to... No, mam. Taką trochę dumą. I ten boss ma dwie fazy. Pierwsza faza jest... O! Dead Egg. To wiecie, parodia Dead Star, Gwiazdy Śmierci. Ma dwie fazy. Pierwsza jest bardzo fajna, bardzo przypomina mi oldschoolowe walki, a druga jest... Mi się nie podoba osobiście, niestety. Żałuję, że nie ma więcej walk takich, jakie były w pierwszej i drugiej części Sonika. Uwielbiałem walki z bossami. Naprawdę, ja przechodziłem planszę tylko po to, żeby powalczyć z bossem. A ten jest banalny, patrzcie.
Unikamy tej ręki. Potem czekamy tylko tutaj raz, dash i potem go musimy no w dupę strzelić, no nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Nawet jak jest mało miejsca tej ręki, łatwo można uniknąć, nie ma problemów. I teraz ponownie ładujemy, ciach, ładujemy znowu w kul... Boże, cały czas to źle brzmi. Nabieramy prędkości i po dwóch ciosach walka zmienia płaszczyznę. Teraz biegamy dookoła niego i mamy takie guziczki, dzięki którym pojawiają się bomby, których nie możemy dotknąć nawet my. Musimy sprawić tak, aby akurat doktor Robotnik, bo to jest stary doktor, tak więc nowy się nazywa Eggman, a stary to jest Robotnik, przynajmniej dla mnie. Aby on tą swoją pięścią uderzył w bombę, która jest właśnie przyzwana przez guziczek. Tu mi trochę cienko będzie szło, muszę przyznać, parę razy sfejluję. I to nie dlatego, że powiedzmy nie wiem co mam robić, bo wiem co mam robić. Gorsze jest to, że w tej walce jest problem. On może niszczyć naprawdę, niszczy klocki, które teoretycznie nie powinien zniszczyć. I niszczy też właśnie w tym na przykład bomby i guziki. A nawet jeśli na przykład uda się zrobić, żeby się... O! To musimy wskoczyć na rękę, na którą nie możemy wskoczyć z niskiego pułapu. I jest dupa. Dlatego tego bossa naprawdę nie lubię. No po prostu nie trawię tego żydostwa. A tu nas oszukał. Chyba co trzeci raz, czy co któryś on tak po prostu zrobi, że machnie tą ręką i nie będziemy mogli go trafić. I teraz sam siebie oszukałem? Nie! O! I mój problem na początku, za pierwszy raz, kiedy grałem z nim, przeciwko niemu, był taki, że na tą rękę trzeba naprawdę naskoczyć tak porządnie. A mi się, no ja myślałem, że nie, może mam w tą rękę uderzyć czy coś. I naprawdę nie mogłem naskoczyć na tą rękę cholerną. Zwłaszcza, że często byłem niżej, na niższym pułapie niż była ręka. Bo na złość stawiają guzik w takim miejscu, że potem jest ciężko, patrzcie, musimy naokoło lecieć dosłownie. Tu jeszcze jako tako, ale... No, też średnio. Są naprawdę w złych miejscach, bardzo jest guzik i bomba, przez co mamy problemy, żeby zsynchronizować jakoś te ataki. Na przykład tutaj, zobaczcie. Nie udało mi się. Oczywiście można najpierw przyzwać bomba, dopiero potem, żeby robotnik w nią uderzył i w tym momencie przejść naokoło. Ale w tamten sposób jeszcze więcej czasu marnowałem, powiem szczerze. O, udało się drugi raz. Cyk. I to już jest koniec. Nie był to trudny boss. Nie był to też najlepszy boss, jakiego mogli dać dla Sonica oldschoolowego, ale no... I tak mi się w miarę podobało, muszę przyznać. Poczułem właśnie się jak za czasów Segi jeszcze. No i przez to, że tak długo z nim walczyłem, to niestety tylko ocena A dla mnie. Może sobie przejdę go w wolnym czasie, żeby zdobyć S. Sonic, ratuj! I zabrało go. Tylko trochę się dziwię, że oldschoolowy Sonic nie ma białej podeszwy, bo mi się wydawało, że nawet w starych wersjach on miał pokazane, że jego buty mają białą podeszwę. Me too. Doubles of us? Places and enemies from our past? We're traveling through time and space! Yay! How did this happen? I think it's got something to do with that big thing that just kidnapped Eggman. It sounds like the same thing that kidnapped your friends. I mean our friends. You know what I mean. Skomplikowane.
Czemu tak sobie przeleciał po prostu? Nie wiem. Death Egg Robot. I kolejny mamy jakby kawałek świata odblokowany. Jest to podzielone na takie trzy etapy główne. I za bossa również dostajemy Chaos Emerald. I potem powtarzamy to samo, tylko że każda plansza jest jakby z kolejnej części gry. Z kolejnych odsłon Sonika. Ale to było na tyle w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Wiem, że krótszy odcinek, ale chciałem po prostu mieć bossów w jednym odcinku, żeby było dla mnie to czyściej wykonane. Wybaczcie. Nie chciałem zaczynać kolejnego świata tak po prostu. Także na razie, cześć, czołem, pa.